Wiedeński. Tu mamy Wiedeński, zapraszamy do kolegi tutaj do Zwolenia. Po 50 zł, po 80 zł mamy Wiedeńskie. Tak, tak. Witam wszystkich na targu w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Jest bardzo dzisiaj duży targ. Zobaczę coś, co dzisiaj proponują hodowcy. Młodziki. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Takie tak, młodziczki, po ile one są? Po 15. Po 15 zł, wszystko zobaczę. Tu wszystkie też pocztowe, po 10, po 15 zł. Tak. Kolega mówił z kartami. Tak, jest. Po dyszku. Proszę o nagrodę, takie cyklóweczki. Po ile one są? 40, po 40. Krymeczki takie mamy, po ile za sztukę? 25 zł. 25 zł. Tu mamy sroczki, po ile te sroczki? 60 para. 60 zł parka. A czy te czerwone, to ile one kosztują? Też 60 para. Też 60. A nyweczek? 3 dychy. 3 dyszki. To są? Albumki według mnie. A te pocztowe po ile, kolego? Po 15 sztuk. Po 15, ale te albumki ile one kosztują? 50 para. 50 zł parka, taki pawik. Pawik 3 dyszki. 3 dyszki, tu mamy sroczki. Właśnie dzisiaj mamy ładne sroczki. I po ile takie sroczki? 40 zł. Winerki, one kosztują trochę, a maściuszek, ile one kosztują? 300 zł. Samczyk? Zapraszamy tu do dzwonię takiego samczyka. A winery ile kosztują? Po 80 za sztukę. Tutaj te białe pocztowe. Dwie dychy za sztukę. A to kurwa nie kingi? Nie wiem, nie, raczej chyba nie. Nie ma właściciela tych gołębi, to tak samo nie ma. Mamy krymeczki. Po ile te krymeczki? 15 zł sztuka. 15 zł sztuka. Gładkie krymeczki. Ja rzadko właśnie, rzadko spotykałem. Dymek. Dymek. Ile on kosztuje? To jest kawaler czy samiczka? Samczyk. Ile kosztuje? 300 zł. To nie. Będzie droższy. Nie, nie kosztuje, bo ma dziur dłuższy, ale można cenić. No. 50 zł. Samiczka. Samiczka, ile ta widymyka? Samiczka 20 zł. 20 zł. Mamy takie newki. Po ile te neweczki są? 3 dyszki sztuczka. Winery? Po 25. Po 25 zł za sztukę te winerki. Mulemansy. I po ile te po 3 dyszki. A te pocztowe tutaj po ile? Po 2 dychy białe. Po 2 dyszki. Dzień dobry, zapraszamy do pana Tomka z Lipska po wszystkie akcesoria dla gołębi. Ja sobie wezmę tak, proszę, przepraszam. Po wszystkie akcesoria dla gołębi, dla drobiu, dla kur. Też zapraszamy do Lipska, dla papów, dla kanarków. Bogate, jeszcze pan niech przytrzyma, pan widzę, że lepiej przytrzymuje. Bogate doświadczenie w hodowli. Pan Tomek też jest hodowcem gołębi od dziecka, no także wszystko. Bardzo. I miłośnikiem gołębi, i hodowcem miłośnikiem. Zapraszamy po wszystko tutaj do Lipska. Doradzę, pomogę, co wiem, to powiem. Z własnego doświadczenia, wie pan, to każdy niech tam... Trzeba mieć doświadczenie, bo teoria to jest co innego. Tak, a trzeba mieć praktykę też w tym. Teoria bardzo duża, mówi bogata doświadczenie Tomka. Prowadzeniu go w profilaktyce. Profilaktyka, żeby każdy pamiętał, jest najważniejsza. Ważniejsze niż leczenie. Tak. Trzeba robić profilaktykę. Odpowiednie kuracje, także to wszystko zapobiega. Wszystko ma znaczenie. Zapraszam do pana Tomka i do Zwolenia, do Lipska tam też. Tak. Jest całodobowe do Radomia. I na pan Tomek też w Wiedlińsku. Zapraszamy. Dzięki. I ile taka poczta, po ile? Po 15. Po 15. Tu bardzo zobaczcie, jakie winerki się prezentują. Te winerki podejrzewam, że koło 200 za sztukę. A dobrze pan mówi, panie Andrzej. Ile tak mniej więcej? No, tak jak pan powiedział. No, żeby nie było, ja sugeruję cenę. Tutaj nie, no, ile tak? 10 zł? Za sztukę, tak? Ale to są samiczki czy samczyki? Dwie samice i samiczki. Przepraszam. Po ile takie biedeńskie mamy? Po 50 zł. Po 50 zł. Zapraszamy do Zwolenia, tylko w Zwoleniu po 50 zł takie biedeńskie mamy. Kolegi Andrzeja, takie nieweczki. Ile taka parka? Stówka cena wyjściowa, tu mamy bociany warszawskie, te takie połowy. I po ile, Andrzeju, te bociany? Tu mamy, Andrzeja, takie krakuski. Ile ta partka takich krakusów? 60 zł. Te bociany warszawskie połowy, ile za sztukę? 4 dyszki. 4 dyszki. A to, no, ceny są do zgłynienia, to wszyscy, ja mówię. Wszyscy koledzy zawsze cenią więcej, żeby coś opuścić. Ta porówka cena kosztuje? 4 dyszki. 4 dyszki. I ten nybeczek? 3. Mam takie ładne winerki, ale nie ma właściciela. To ma tutaj tamta ta karpiata, to jest takla turecka, wyświęcony koroniaty łapciaty, ale nie ma właściciela, gil tak samo. Pocztowe, też pocztowe, ale nie ma właściciela. Też są pocztowe, ale nie ma właściciela. Koledzy te z rana chodzą i kupują, dlatego nie ma. No, winerki, ciężko się spytać o cenę.
Mawiki. To takie mamy potrzebę z wyższej półki, cena od do, bo tu jest od do. Od 50. Od 50 zł, a górka taki max limit? Do 150. Do 150. Że z kartami, poproszę, bardzo dobra hodowla, jest naprawdę... Co sercówka to jest? Koroniata. Sercówka koroniata tutaj mamy. I po ile one są tutaj? Po stówce. Po stówce, a krymeczki? Krymeczki po 50. Wywroteczki mamy po ile tu za sztukę? Po stówce. Po stówce. Koledzy mówią tu zwolnienie ceny wyjściowej, że można coś potargować zawsze. Tak jest. Targ jest po to, żeby targować, nie? Tu są pocztowe takie gołębie, ale... Nie ma właśnie. Tu mamy pawiki ładne. Te pawiki co to kosztują? 60 zł. 60 zł, bardzo ceny niskie, wywrotka ta żółta. 50. A tutaj te połowy pocztowe po ile? Pocztowe są tak, od 20 zł do 100 zł. Do 100 zł. Ceny są rozbieże, bo gołębie też są. Tu mamy szaliki właśnie te czarne. Ile taka parka szalików? 50 zł. Ty tak, po ile pocztowe mamy? Po dyszku. Tiplerki żółte widzę, są fajne. Po ile? Też po dyszku. Też po dyszku. Ten to jest karier, nie? Tak. I takie karier, co to jest? To samiec chyba. I co kosztuje? Kolety z rana chodzą, kupują, nie ma właścicieli. Tu widzę, zakonniczek jest. Taki podstawny czerwony, krymeczki, pawiki. To jest? Almond. Samczyk? Samczyk. I taki almond ile kosztuje? 2,5 stówki do zabrania. 2,5 stówki to samczyk, tak? Samczyk. Bądź, bądź. O, jeszcze dobra piórka, ale wie pan co głowę, żeby taką odwrócił. O, o, o. Sekunda, przepraszam. Tak jak teraz. O, taki almond 250 zł, zapraszam to do kolegi. Tu mamy barlesy. Ile to barlesy za sztukę, tak? 80. A tamten almond? Tamten almond 120. 120, także ceny są almondów tak samo różne, 120-250, zależy od ubarwienia, nie? Dokładnie. A karierki tutaj jak mamy cenowo? Tu są do zabrania za 220 zł, parka. Parka, za 220 zł. Starszy gołąb. Te karierki po ile tutaj mamy? Z 200 zł para. 200 zł parka. I tu kawaler czy samiczka? No raczej będzie samica. I co ona kosztuje? 120. Tu mamy też ładne kariery, 250 zł parka tych karierów. Tu już jest samiczka. Inna barwa. I ta samiczka kosztuje? Samica 130. Ile taka parka, jaki ładny kosztuje troszeczkę? Ile? 120 zł. To brodawczyk tutaj, ten siwi. Co taki brodawczyk kosztuje? 3 dyszki. A Budapeszcie jak cenowo? I widzę, że białobrodaczak i też tam jest taki biały, to co to jest? A tutaj to poszukiwane są brzydki, znaczy szlamiuchy. To ile to kosztuje? Ale co? To? To! Nie mam pojęcia, bo... Nie ma kolegi w Budapeszcie tak samo. No. Winerki. Tu mamy pawiki. Ale nie znam. Te wiedeńskie to typu ile ten? To, nie, ten, po 50 zł, tylko sztukę. A tu masz takie siwki, to są te. Te siwki to są kurcze, nie wiem, rzadko staropolskie. Na krótki, na to staropolskie są czy normalne siwki? Staropolskie. No tak mówię, że tu kto podejdzie, to... Staropolskie. Ile one kosztują, nie? No za całą parę też 50 zł. 50 zł, no fajne gołębie, to są takie unikatowe już można powiedzieć. Tu, że każdy pyta, czy fikają, a one właśnie, że te nie, a że powinny fikać. Nie wiem, w tym roku ich nabył. I te wiedeńskie czerwone to te... Wszystkie po 50 zł. Po 50 zł. Zapraszam tu do kolegi Tomka, kolega Tomek czyta komentarz, bo ciemno. Pawiki. Bo ciemno było. Pawiki, ale nie znam ceny. Ile mam takie zamojskie? Pytałem się gdzie. Po 20. Po ile? Po 20. Po 20 zł zamojskie mamy. Turkocik czarny, samczyk ten czarny? Samczyk, tak. I co on kosztuje? No, proszę pana, kosztuje 60. 60 zł, to nie tak dużo. Nie tak dużo. To jest piękny gołąb, standard. Łepek ma 120 kosztuje. 120 zł. Tak jest. Tamten? A to samiczka za 60. Tutaj? To jest para za 180, para biały. Standard. A. Ty boki po ile tu mamy? 40. Tu filmuję pawieki indyjskie. Takie pawieki po ile tutaj, jak mamy cenowo? 100 zł. 100 zł, to proszę.
Pawiki indyjskie, część węgierskich, część mojej hodowli. Hoduję od kilku lat. Ewentualnie, jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam do Lublina. Hoduję w Lublinie. Z okazji tego, że dzisiaj jestem na targu, chciałbym pozdrowić mistrza Polski w tej rasie, Wielkopolski, kolegę Jarka. Serdecznie pozdrawiam. I kolega podaje namiar do siebie odnośnie tych pawików indyjskich, tych węgierskich. Proszę polecić mi. Marek 534, 565, 575. Tylko proszę apel do wszystkich, którzy tam chcieli skontaktować. Odmienimy w odpowiednich godzinach. Nie dzwonimy po 22, nie o 5 rano, bo koledzy też nie chcą dawać namiaru z tego względu, że różnie podchodzą do tego dzwonienia. Tu mamy takie sroczki. To jest coś dobrego. Po ile pawiki tutaj mamy? Przepraszam, po ile pawiki? Dobra, tu mamy... Tutaj po ile mam tutaj za szczykę? Wszystko po dyszku, kolega mój po dyszku, karpiaczki. Po dwie dyszki, po 2,5. Tu mamy krymkę białostocką, 300 zł. A wywrotki? Dobra, nie wiesz po ile. A te krymki tutaj po ile? Po stówce krymeczki. Mam takie pawiki, ale nie ma właściciela. Też mamy pawiki. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ Głębi w Radomiu. Zwolenie nasze hobby, nasze pawiki. Nie ma właśnie. Też mamy pawiki, ale hodowcy z rana też chodzą i kupują. Tu mamy tygryski. Ile po ile takie tygryski? 20 zł sztuka. Po 20 zł za sztukę. Jaki ryż co on kosztuje? Ryż 25 zł. Widymek? A widymek 60. Mamy czajki saksońskie, ile taka parka? Saksońskie dwuczuby to są. A, to dwuczuby, nie zauważyłem na tym tutaj właśnie. Dobrze pani poprawi. Saksońskie dwuczuby, ile on kosztuje? 100 zł sztuka. 100 zł sztuka. No co tylko? Tutaj gryzki po 20 zł za sztukę. Tak. Apel do hodowców, czytamy komentarze pod filmem, piszemy w której minucie. Jakie takie pocztowe mamy? Staropolskie. Staropolskie, o przepraszam, tak, ten... Ty już myślę, że nie są staropolskie, są wszystkie staropolskie. Tak. I po ile są, przepraszam? A, różnie, 20. Różne ceny są, tak samo mamy staropolskie. Różne ceny staropolskie to są bardzo rozbieżne ceny. Od ilu do ilu? Różnie. Rozumiem. Te ile pójdzie te karierki? Po stówce się prosi. Po stówce? A chyba te są droższe, chyba ten żółty czy tutaj jest biały. Tak samo po stówce. Zapraszamy do kariery tej do zwolenia. Proszę bardzo, ładne są sztuki. Po stówce za sztukę. Tu mamy garłacze śląskie. Zapraszamy tutaj do zwolenia. Ile parka takich garłaczy śląskich? Stówę. Stówkę parka. Ceny mówimy takie do uzgodnienia są jeszcze. Czy wywoławcze? Koledzy mówią zawsze ceny wyławcze, żeby potargować trochę. Inne. To mamy holenderskie tarczowe, to są te podobne właśnie do ruszczaków, ale to są inna sylwetka. Holenderskie tarczowe, ile one kosztują? 80 zł parka. 80 zł parka i tu mamy te, to są murzyny. To są siwki staropolskie. Siwki staropolskie. No, siwki staropolskie na ciemnych ogonach. Siwki staropolskie na ciemnych ogonach, ten tutaj właśnie to są holenderskie tarczowe. Parka parzysta. Oglądajcie kanał Lotowania Andrzeja, zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Gdańsku, Radomiu i Zwoleniu. Zostaw suba z dzwonkiem, bo ci nic nie ominęło. Zapraszamy do zwolenia w takie mulemansy ładne. Proszę bardzo, jaka barwa. I powiedz mi mulemansiki. 25 zł. Po 25 zł. A to są niemieckie wystawy, dobrze mówię? Tak. To mam niemieckie wystawy i powiedz tutaj za parkę taką. 200 zł, 100 zł. 200 zł, 100 zł trzeba targować, po to jest targ, trzeba przyjeżdżać, targować tak i kupować. Bo to jest targ. Ceny są różne. Zależy wszystko od kupującego do uzgodnienia. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich. Hejka. Taki pojedynek jak co nowo? Po 100 zł. Zapraszamy do Zwolenia. Jest duży wybór karierów. Można tutaj uzgadniać z kolegami ceny. Zapraszamy, tu boki mamy po 40 zł, też kolega dowiózł ładne boku, ceny my mówimy wyjściowe.
Ja panu tylko tak mówię. Nie będę opowiadał tutaj historii niestworzonych. Po 40 zł. Do filmu?